Hej, powróciłam z Biedronki. Dawno nie było chorób biedronkowego, bo dawno w Biedronce nie byłam, ale postanowiłam wam pokazać, bo wiem, że lubicie oglądać pierdółki, a to jest właśnie taka trochę pierdółka, nie wiem, 300 stopni. No, że lubicie oglądać pierdółki, więc co tam zakupiłam? Nic ciekawego, sama spożywka, oprócz kociego żwirku, który być musi, dlatego że jak koty mają zbyt brudno w kuwecie, to trzeba mieć na podorędziu, kiedy tam kot będzie potrzebował. No i oczywiście kocie jedzenie, które ja od razu otwieram, dlatego że mam w jednym miejscu saszetki i po prostu wrzucam do pudełka. Przyniseczka jest, wyciągam to zwyczajnie do kosza. Teraz w Biedronce było jakieś takie sosy, dressing winegret wzięłam. Otworzę go, dlatego że będę go dzisiaj używała. Zaraz wam powiem, jak smakuje to. Trochę na pokrywce. Trochę dopaprykuję, troszeczkę dosłodzę i będzie dobry. A dlaczego go otworzyłam? Dlatego, że będę dzisiaj robić sałatkę z roszpunki, pomidorków cherry, które zakupiłam, i ogórka, więc to zaraz idzie do lodówki, niech się zziębi i niech sałatka będzie zimna. Również kupiłam dwa soki na jutro do szkoły. Kupiłam małe papryczkowe pomidorki do kanapek, bo znalazłam jakieś takie grahamki. Zobaczymy, jak to będzie. Kupiłam dwa sosy w razie robienia samemu do sałatek. Knora, te, no jak to się nazywa? Worki na śmieci i sporo picia, ale to już nie będę wam pokazać. Natomiast sos słodko-kwaśny, bo jak mi się zachciało obiadu, to sobie ryżu ugotuję i sos słodko-kwaśny mam. Także tak wyglądają zakupy z Biedronki. Ja tutaj od razu przed rozłożeniem staram się wszystkie takie śmieciowe rzeczy porozwalać i powyrzucać do śmieci właśnie. Tak mam. Worki na miejsce. Jeden już sobie wezmę do pokoju. Tak to będzie. O, no i właśnie, to, tak jak robię z tymi zjedzeniami kocimi, no to wszystko po prostu, żeby ręce i nogi miało i było poukładane. Także wsuwam do lodówki pewne rzeczy i już, do zobaczenia. Hej, zaczyna się burza, więc to jest najlepszy czas na to, żeby nagrać wam jeszcze ostatni urodzinowy prezent, który do mnie przyszedł. Tu mam pudło. Szedł z zagranicy, dlatego tak długo. Natomiast jeszcze w międzyczasie pokażę wam, jakie śliczne dostałam. Takie ręczna robota, ręczne opakowanko. W środku mam brokat. Naprawdę bardzo ładne, ręcznie robione. Taki wazonik na sztuczne kwiaty, o, powiedzmy. No dobra, ale przechodząc do prezenciku. Mam świeczuszki, które są świeczuszkami zapachowymi. Tutaj mamy Tropical Pineapple. Może... O, Tropical Pineapple. Teraz wam powiem, jak pachnie. Tak, faktycznie, że nawet nie ananasem, ale jakimiś takimi tropikalnymi rzeczami. Mam Tropical Melon. Zaraz zobaczymy, czy melonem. Chyba tak. Chyba tak. Jakoś tak nie jestem obeznana w zapachu melona. I kokonat. Tropical Coconut. Zaraz zobaczymy, czy tropikalnym kokonatem jest. Stanowczo jest tropikalnym kokonatem. Czyli takie trzy fajne świeczuszki, które będę używać jako ołtarzówki, bo przy okazji bardzo ładnie pachną. To sobie tutaj odstawię. Pudełeczko. Pudełeczko, które jest pudełeczkiem lustrzanym. Je się otwiera. O. Tutaj mamy czarny, welwetowy środek. A samo pudełeczko
Już tutaj Was widać, kamerę i sznureczki. Także takie śliczne. Małe lampeczki, 20 LED dekoracyjnych. To też można pięknie przy ołtarzu. I one są, to są takie kaktusiki. O, takie kaktusiki. Jak już mówimy o świeczkach, to pokażę Wam sobie, jakie kupiłam w Home Sale. Dlatego, że tam są te takie moje malutkie świeczuszki, które uwielbiam, dlatego, że mają różne zapachy. A potem słoiczki wykorzystuję na trzymanie biżuterii. Te kosztowały po 3 zł. Każda. I mamy tak, ciastkową, pomarańczową. Ta nie mam pojęcia jaka jest, bo karteczka spadła. Ta jest różana i cytrusowa. Bardzo fajne, jeszcze mam fioletową, która już się pali przy ołtarzu, więc ja kupuję takie słoiczkowe świeczuszki. One są mniejsze od tych, co dostałam. Ale na przykład na komplet biżuterii, to jak będzie poustawiane, to będzie bardzo ładnie wyglądało. I będzie widać, co jest, jaką się ma biżuterię. To jest naprawdę bardzo fajny sposób. Tutaj sobie poodstawiam na bok. Dostałam takie jakieś welwetowe mandale. I z tego, co tu się orientowałam po rysunkach, to się je po prostu zamalowuje. Ale są takie welwetowe. To jest strasznie śmiesznie to wygląda. Tak patrzę, żeby coś oderwać. Tak, one są, zobaczcie, osobno. Zobaczcie, jakie śliczne. Można je sobie naprawdę w księgę cieni przykleić, albo takie obrazki zrobić. Już są gotowe. A to w ogóle są na kartki niby robienie. Zobaczcie. Są podkłady do kartek. Ale to bardzo fajna sprawa, bo ja na pewno niekoniecznie wykorzystam do kartek. Tylko zupełnie inaczej, ale wraz z podkładami i kopertami. Także taki cały komplet niby, ale podkładki i koperty mogą być na co innego. A takie mandale to fajna rzecz, jak mi się zachce malować. To będzie można super wykorzystać do księgi cieni. Bardzo fajne rzeczy. No u nas pewnie gdzieś też są, w jakimś Actionie czy coś, ale ja dostępu nie mam. Zawsze gdzieś jak mi z zagranicy przyślecie, jakieś takie dziwne nowości czasami wychodzą. No i mam jakby dwie paczuchy tego. Także tak. W ścierkę było zapakowane. W ścierkę. No, są notabene też wykorzystam. Why not? Mikrofibra. Takie piękne czaszkowe patery. No, są po prostu cudowne. Jest ich 4. Naprawdę na śledziki, owoce, albo jak się będzie robiło dziwną ucztę, to będą jak znalazł. Ale ja je sobie opakuję. Może i niech i będą w tej ściereczce, bo na razie czekają na nowe miejsce. Jak będę robiła uroczystości, będziecie wcinać z czach. Dokładnie tak. Także takie paterki. Jeszcze jedno superaste pudełeczko lusterkowe, które się otwiera. W środku są, no, baterie też mi tutaj dziewczyna dodała. Zobaczymy, jak te świecą. Tamtych nie będę rozpakowywać, ale skoro te są rozpakowane, to aż się proszą, żeby je zapalić. Serduszko, aha, trochę techniki i Wiśniewska. Aha. Ale jazda, słuchajcie. Nie chciałabym tego rozwalić. Ok, bardzo łatwo, trzeba pomyśleć, tak.
No zobaczcie, jak one cudownie świecą serduszkowo. Z jednej strony mają, a z drugiej świecidło. Fajnie zrobione. Superaste. Naprawdę. Superaste. Ja je sobie nawet tutaj zostawię. Z tego względu i jeszcze te jedne. Z tego względu, że będę miała w takim razie LED-owe światełka w jednym miejscu. Jeszcze, żeby to założyć słusznie. Tak. Nawet mogą karty leżeć, tu się świecić i można. Insta-friendly. Po prostu bardzo. Bakteryjki. I wszystko jasne. A sama skrzyneczka jest po prostu śliczna. Także mam jeszcze jedną taką skrzynunię. Potem bardzo urocze karteczki do zaznaczania. Fajne cytrynowe. Co to jest? Eye mask? Co? Cooling eye mask. Tu cooling eye mask health. A! Zajarzyłam. Żelowe cytrynki, które wkłada się do lodówki i potem się przykłada do oczu, bo dają oddech oczowy. Bardzo fajna rzecz. Kurczę, jaka fajna rzecz. Oczywiście notesik jednorożcowy z lodem, jakby inaczej. Nie, te się nie ruszają akurat, ale to już mniejsza o to. W paseczki w linię, różowa tył okładki i po prostu holo. Również dostałam bardzo ładną kosmetyczkę Always Shine, ciemne tło. No ona jest taka zszyta tutaj, ona nie ma szerokości swojej, także tutaj raczej na jakieś papierkowe rzeczy, naklejki, tego typu sprawy. To będzie fajna. Dostałam jeszcze kule świecące, tutaj też z bakteryjkami, ale to wsadzę chyba do swoich faktycznie tych, zobaczymy czy się pomieszczą, tak się zmieszczą, te się zmieszczą i będzie skrzynka na światełka. Ale skrzynka jest po prostu, o cześć, to ja, skrzynka jest cudnej urody. Dostałam 3 papiery, zobaczcie, i to mówię, to ja widziałam, jak dziewczyny oglądały w Actionie naszym, się wybierałam do Actiona, ale tutaj jest takie ze sreberkiem, proszę bardzo, jakie ładne. Takie jesienne papiury. Nie widać tego sreberka, trochę widać. A naprawdę na żywo wyglądają. O, paseczki. Rewelacyjnie. Tutaj ile srebra po prostu. Bardzo ładne. Srebro, brokat, tęcza po prostu. Tutaj inne designy. Piórka. Takie znaki trochę majowskie. No, takie etniczne wzory. Piórka. Znowu śliczne po prostu. Łapacze snów. Super, że są jednostronne, bo nie będzie szkoda zużyć drugiej strony. Po prostu naprawdę można będzie coś z tego zrobić. Śmieszny format, taki długi, ale. I jeszcze z takimi wzorami.
Kropki, jakie fajne. Kwiatki. Tak, bardzo, bardzo ładne papiury. Jeszcze dostałam, to są chyba gumki do ścierania, z tego co patrzyłam, ale w takie cztery napisy. Kiss, love, hatch, cute. Super astem. Bardzo ładne gumeczki do ścierania, także naprawdę fajne rzeczy. No i właśnie to jest z tej paczki jeszcze urodzinowej. No tak jak mówię, która przyszła trochę później, bo z zagranicy. Się zdarza. Takie cudne rzeczy. No to moi kochani, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa, pa.